cel zajmie, k***wa. Gdybym miał srebra albo k***wa CRF, tak bym ci k***w dupę zjebał, że nie. A więc, siemano. Witam was w motovlogu. Chyba tak w ogóle to nie wiem co mnie nasło na tego jednego motovloga. Myślę chuj nagram. Co to już 4? O chuj, dobra. A jest tak, jadę sobie Simpsonem SR50. Trochę się zdyszałem, bo go odpalałem jeszcze. Muszę ochłonąć z tego wszystkiego. Tam starsi widzowie na pewno wiedzą, że jeździłem CRF-ą 250, później CBR-ką F4i i ogólnie to sprzedałem ostatnio CBR-kę. No i tak właśnie szukałem motocykla, jakiegoś krosówki czy coś. Jakoś tam nic nie mogłem znaleźć, więc postanowiłem, że nagram motovloga na tym oto Simpsonie. Powiedziałem Bartkowi, że mam ochotę nagrać coś i tak się stało. Nie wiem w ogóle jak to wyjdzie w praniu, bo to jest pierwszy motovlog. Także się wszystko okaże. A nie, przedstawiłem się wam jeszcze. Nie mam imiona i chuj, nie, no mam imię. Mam na imię Kuba. Ogólnie to pojedziemy sobie, nie wiem o czym ja z wami będę gadał, ale pojedziemy sobie gdzieś. Na spokojnie. Wiadomo, tam gdybym miał jakąś CRF-ę czy coś, to bym podpisał, a tak to nie ma co. Jedziemy w prawo, kurwa, o, redukcja, jo cię p***ole. Pewnie dużo ludzi się pytało mnie się nawet, że czemu CBR-ka, czemu dalej nie krosówki. Wyszło tak, że potrzebowałem szybko coś sprzedać i po prostu zamieniłem CRF-kę za CBR-kę. Wiadomo, tam wcześniej jeździłem YZ-ką, KX-em, tam innymi motocyklami. No ale tak mi wyszło, że po prostu musiałem chyba droga mi się skończyła. Zamieniłem ich, bo tak wyszło i teraz na pewno bym kupił jakąś krosówkę, bo bez tego to się raczej ciężko żyje, a z Simpsonem jeździć to jest chyba dramat, nie? Pójdziemy na koło? Może byśmy poszli może na koło czy coś? Nie, to na koło się to nie nadaje. Teraz tłoka z tymi dupą wypluć. Ja tu 3, a to ledwo się bują, nie? O, 4 za***ałem. Hejo. Nie, że lubię młodsze dziewczynki czy coś, bo coś jeszcze pomyślicie, że lubię młodsze dziewczynki. Znaczy lubię, bo jakbym miał swoją córkę czy coś, no to dobra, spoko, luz. Lubię młodsze dziewczynki, ale nie w takim sensie, żeby... Ogólnie to dużo przeklinam na materiałach, bo... No nie wiem, bo... Znaczy nie, że jestem źle wychowany czy coś, ale przeklinam dużo i nic na to nie poradzę. Może jakoś to ograniczę z czasem, jak w ogóle będę miał jeszcze chęć na nagrywania tych motovlogów całych. Chyba wyprzedzaj mnie, chyba. Gdybym miał srebra albo chyba CRF, tak bym ci dupę zjebał, że nie. Jedziemy tą czwórką, w uszach szumi, chyba 55. Wiem, że gdzieś tu się na winną skręcało, to jedziemy na tą winną. Pokażę wam gdzie jeździliśmy często. Ja tam wjadę Simpsonem, to chyba zobaczycie, chyba prawdziwy motocross. Weź k***a, pal gumę tą Audisą, nie, to Passat k***a, spierdamy. Dobra. No tak, słucham sobie muzyki, bo słucham muzyki z tego względu, że po prostu, że ja dostał, nie, ten na tym motorze. Znaczy na CRF-ie też słuchałem, we czwórce też tam posłuchałem, bo lubię jeździć strasznie ze słuchawkami.
i może to tam dużo ludzi uważa, że to niebezpieczne i tak dalej, ale no, nie potrafię tak, żeby bez słuchawek jeździć dobrze i zapalać i dymać każdego, nie? Bo to jakoś to nie jest mój styl. Ludzie kurwa się na mnie ogólnie patrzą, bo gadą sam do siebie, nie no. Zajebiste. O, pokażę wam miejscówce, gdzie gumowaliśmy właśnie z Ruszatkiem. Bo tam jest filmik nawet. To już niedaleko chyba, z tego co pamiętam. Zmierzamy właśnie w tamtą stronę. I tamtędy prawdopodobnie przejedziemy właśnie na Wilną. Nie jest jakoś mega ciepło, ale tak sobie myślę, że może lepiej jak będzie chłodniej, bo jechać na tym czymś 50 na godzinę to nie jest przyjemność jechać jak jest upał, nie? Nie wiem w ogóle jaka będzie jakość dźwięku, bo to wszystko jest teraz tak jakby w fazie... No w fazie prób, o! Jeśli wyjdzie dobrze, będzie dodane, jeśli wyjdzie chujowo, nie będzie dodane i tyle, nie? Może opowiem wam historię Simpson, nie? Ten k***a Simpson został on przywieziony przez mojego tatę. Tatę, ładnie się wyrażam, nie? Tatę z Niemczech, jest on oryginalny. Jest do teraz, nie wiem, w którym on został roku przywieziony, bo nie pamiętam. Zresztą wtedy pewnie jeszcze mnie nie było na świecie, nie? No ale tego, tak właśnie, tu sobie jebniemy na lewo. No i ogólnie to teraz z nim wyjechałem, bo tak nie mam w sumie czym jeździć, a chcę się jeździć, więc pomyślałem, że sobie wyjadę z Simpsonkiem. O, właśnie w tym miejscu gumowaliśmy z Bartkiem, z Duszatkiem, moim kochanym. Nie, że to jakiś p***ał jestem czy coś, nie? Bo mam dziewczynę i tak dalej, ale gumowaliśmy sobie tu. I włos mi jakiś do ryja wpadł. Ogólnie łapy mam trochę brudne. Bo wczoraj jeździłem w rękawiczkach, nie? Bo robiłem przy tym Simpsonie tam czyszczenie gaźnika i tak dalej, ustawianie. I jeździłem w rękawiczkach, ale manetki jak nadal są brudne, także nic na to nie poradzę. Skręcę sobie, nie? To ludzie biegną. Biegnij. No i tak, i tu sobie jedniemy na prawo. I dobra, nie jedzie za mną, to pojechał sobie w lewo i my jedziemy sobie tu, przyłędużymy trochę. Prawie jak CRF-ą. Czy tam YZ-em, czy tam KX-em i tak dalej. Czuję, że będzie dużo hejtów za to, jak tym Simpsonem jeżdżę i w ogóle. A czy tu jeżdżę jeszcze normalnie, nie? Do czasu. Co, nie pójdzie? No. Dobra, jedynka. No, nie pójdzie. Oby nie lało tylko, bo będzie lipa. W sumie to... Tam jest coraz ciemniej. Nie wiem, czy w ogóle jechać. Nie, tam chyba nie jedziemy, bo jest ciemno już. A tu coś kropi. Spierdzielamy stąd. Nie wiem, no. Mieliśmy jechać na tą Winną, ale jak kropi, to co ja mam zrobić? No? My tu też kropi. Więc lepiej by było na tej Winnej jednak. Nie, tam jest słoneczko. Znaczy słoneczko, no tam jest jasno. Tu sobie poczekamy. Przestanie kropić. W sumie mam pytanie do was, nie? Bo tak ogólnie to... Pewnie większość z was pije te wszystkie energetyki i tak dalej. I mam pytanie do was. W sumie... Kurwa, nie wiem. Zrobię wam konkurs, nie? Zrobię wam kurwa konkurs. Nagrodą do wygrania będzie... Będzie 5 wlepek z BGR-u, nie? Tylko musicie odgadnąć, jakiego energetyka najbardziej lubię. Powiem wam, że to jest... Jest to Red Bull. O, powiem wam, że jest to Red Bull, ale muszę pogadać dokładnego Red Bulla. Tak, dokładnego Red Bulla, bo jest ich kilka.
Tak, jest to Red Bull. I musicie podać tu kodnego Red Bulla, którego najbardziej lubię. Ale jakie winkle. Jocie. Gdzie, o, w ten tu wchodzimy pełną parą, nie? Trują na pełnym bucie. Wow. Masz, ty to jednak Simpson zajebisty jesteś, nie? Jest tu jakiś przystanek wieczno. A, dobra. Dziękuję za tego całego motovloga i tak dalej. Jeśli tam jakieś macie pytania do mnie czy coś i tak dalej, to pytajcie śmiało. Ja postaram się odpowiedzieć. I siemano, strzała, nie? Na razie.